Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie na kanale Eat My Dust, Thanatos z tej strony i będziemy dzisiaj kontynuować naszą fabułę główną w God of War 4 na pecety. Tak, ostatnio robiliśmy troszeczkę więcej misji pobocznych, niby tam jeszcze coś nam zostało, bo jak odpalimy mapę to widzimy, że tutaj nam wleciała ta misja na poprzednim odcinku a propos tego kapitana, że mamy zabić sługi Hel z załogi kapitana. Ale dwa ostatnie odcinki były a propos fabuły pobocznej, więc dzisiaj jedziemy z fabułą główną, tak. Nie zmieniam tej decyzji, więc my sobie tak, bez zbędnego przedłużania, przejdziemy sobie tutaj naszym portalem i z tego co pamiętam, to musimy udać się do zwiedzania tej świątyni, gdzie zostaliśmy zaatakowani przez jednego z synów Thora, w sumie jedynego, bo tamten drugi zginął. Dostał toporem prosto w czambuł. Więc tak, my się tu przeniesiemy, tylko niech mi to naceluje, albo inaczej. O, sklep Broka, tak będzie prościej. Cyk. Umiejętności poruszania się po mapie. Ej, skoro jestem bogiem, to może umiem latać? Nie, nie! Bogowie muszą się trzymać ścieżki, zaręczam ci! Jak myślisz, Mimir? Czego chce od nas Baldur? Przyjrzyjmy się temu, co wiemy. Baldur to najlepszy zwiadowca Odyna, to pewne. Jeśli was szuka, liczcie się z tym, że może was szukać sam Odyn. A czego może chcieć Odyn? O tym wiem aż za dużo. Co takiego mamy, czego Odyn nie ma? To przecież król bogów. Król asów, owszem. Ale jego wpływy nie są nieograniczone. A gdzie nie sięga jego moc, tam z pewnością będzie chciał rządzić. Skazał mnie z tego powodu na wielkie cierpienie. No spoko. Mam nadzieję, że nie chcę moich wypasionych ostrzy, bo na pewno ich nie oddam. Dobra, jest Brok. To co, my mieliśmy tam zejść na dół, z tego co pamiętam. Jezu, jak on szybko biega, odzwyczaiłem się, dawno nie grałem. Więc hop. No gra nam mówi, że mamy tędy zejść, to zejdziemy. I zobaczymy, co nas dzisiaj tutaj czeka. Bo my tych run chyba szukaliśmy do Jotunheimu, z tego co pamiętam. Bez zakłóceń. No tak, no bo wtedy musieliśmy zrezygnować z tych poszukiwań, bo Atreus dostał gonga, znaczy no przebudziła się w nim ta moc. No dobrze. Więc czytajmy jeszcze raz. Gotowy? W takim razie. Czytaj. Śmierć pochłaniam skrycie, by jutro zrodzić życie. O, całkiem ładne. Może to moje dzieło. No i co? To tyle? No tu są jakieś... O. Czy to odpowiedź? Ziemia. Pochłania śmierć, rodzi życie. To rysuj to, chłopcze. Pisz. Jerw. Jerw. Szkoda, że w Alfheimie nie wiedziałem, kim jestem. Nie czułbym się tak źle zabijając elfy. Nie mam pewności, czy to właściwy wniosek. Nie masz czego żałować. Elfy wciągnęły nas w swoje sprawy. Nie, już rozumiem. Mieliśmy tam boskie sprawy, a one nam przeszkadzały. Zajmowały nas drobnostkami. No i znowu zostawimy to bez komentarza? Po prostu odkąd wiem, że jesteśmy bogami, czuję się silniejszy. Chyba poczułeś się nieco zbyt pewnie. Potęga stawia cię przed trudnym wyborem. Możesz służyć sobie samemu, albo korzystać z boskości w służbie innym, tak jak Tyr. Ludzie go kochali, co? Ano. Był bogiem wojny, ale walczył o pokój. Słynął z niezwykłego heroizmu i prawości. Potęga i wiedza pomagały mu kończyć wojny, a nie je wszczynać. Więc bogowie mogą być dobrzy. Raz na jakiś czas się taki trafia. Fakt. O kurcze, co zabolało Kratosa. Kratos też był, tylko że jak gdyby w mitologii wzmianki o miejscach, których nie znał. Tyr chyba lubił podróżować. Tyr wierzył, że remedium na wojny i chaos jest mądrość, a nie siła. Wiedział też, że kontakt z innymi kulturami daje perspektywę, jakiej nie ma się, gdy żyje się w izolacji. Odyn zawsze gromadził wiedzę i zachłannie jej strzegł, zaś Tyr otwarcie się nią dzielił w imię wspólnego dobra. Śmiertelnicy go za to kochali, zasypywali go podarkami, gdziekolwiek się nie pojawił. Czyli Bóg wojny i przeciwieństwo Kratosa. Więc co się z nim stało?
Z czasem Odyn zaczął w nim dostrzegać zagrożenie. Podejrzewał go o to, że skrycie pomaga gigantom, zamiast wykradać ich sekrety dla asów. Szczerze mówiąc, mnie oskarżał o to samo. Ale myślę, że w przypadku Tyra się nie myli. Myślisz, że Tyr pomagał gigantom? Owszem. Czuł się współodpowiedzialny za cierpienie, które zesłał na nich Odyn. Podejrzewam, że pomógł im zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Wieża łącząca światy! Dokładnie. Nie wiem, co się z nią stało, ale czuję, że maczali w tym palce zarówno giganci, jak i sam Tyr. No powiem wam tak, widzowie, to musiało zaboleć Kratosa, no bo mówię, w starożytnej mitologii greckiej Kratos też był bogiem wojny, tylko że on siał jedynie śmierć i zniszczenie, a tutaj jednak mitologia nordycka pokazała, że bóg wojny może być tym dobrym bogiem, ale musiało go to zakłuć. Grybę. Ale Atreus jeszcze nie wie, że jego tatuś jest bogiem wojny. To jest hit. No tutaj Mimir gdzie przywalił. Jest ta czarna runa głową? Nie wiem, nigdy tu nie byłem. Kamień! To musi być to! Jezu, się przestraszyłem. Oczywiście. Okej. Mamy tu jakieś pierścienie, już widzę te bombki zielone. Myślałeś chyba, że to będzie proste. Nie. Chociaż miałem nadzieję. Dobra. Co teraz? Musimy to rozkminić, bo to będzie coś, czuję, dobra zagadka. Zobaczmy, czy gdzieś jesteśmy w stanie przekazać to światło, ale chyba nie sądzę. Bracie, na górze to wichry Hel. Wichry czego? O, nie powiedzieliśmy ci. Kiedy byłeś chory, udaliśmy się po ratunek do Helheimu. Naprawdę? Skrócie, było okropnie. Ale twój ojciec poznał nową sztuczkę teraz? Z drobną pomocą Broka. Brok też tam był? Ale ja... Jeszcze o tym pogadam. Okej, okay, czyli tak. Tu mamy jeden, tam jest drugi. Dobiorę go. Że ja nie jestem w stanie nic zrobić z tym wichrem. Czy jestem w stanie go gdzieś odłożyć? Tu są wichry Hel. No i gituwa, tylko co z tego? Dobra. Tu jest jakieś miejsce do wspinania się. Zobaczymy, co tu jest. Chodź tam, Kratos. Ładuj się na górę. Może z góry złapiemy jakąś inną perspektywę tego miejsca. No tu jest trochę inaczej już. O, o, o. A te? Myśl jest szybsza niż wiatr. W końcu musimy ruszyć głową zamiast tylko nogami. To mi się podoba. Dobra, przejdziemy się tutaj. Bo ja cały czas nie widzę ewidentnych punktów. Wiecie, jak na kogoś uwielbianego, Tyr miał niezłą paranoję. To przez Odyna. Miał powody. Sporo złota. Szkoda, że Brok go nie chce przyjąć. Może jest przeklęte jakieś. Dobra, zobaczmy. Tu niby są jakieś takie dziurki, ale one są w tych wszystkich tutaj, widzę. Zobaczmy, co my możemy tutaj wykręcić numer. A, musimy najpierw do tej zewnętrznej. Tylko, że ta zewnętrzna jest tam. Bo widzicie, tu są niby takie dziurki, ale to nie jest to, gdzie się odkładało ten cały Hel. Dobra. Zejdziemy sobie na dół. I stamtąd chyba przeszliśmy, tak? Tak, stamtąd... O, stamtąd przeszliśmy. Dobra, no to zobaczmy, tak, jest jeden. I schodzi ta pierwsza bańka. Dobra, tu jest drugi. Ale to nie powoduje zniknięcia tej bańki. A teraz jak mija czas,
to niestety tutaj kończy się nasze Eldorado. Ale dobra, moi drodzy, to w takim razie robimy tutaj cięcie, żeby was nie zanudzać, a jak to rozkminię, to wam powiem. O! Cicho, poczekajcie, coś ważnego. To może nie będzie cięcia. Uuu, i tu jest kula. Dobra, widzicie. Dzięki, Atreusie, dzięki tobie nie będę musiał robić tutaj żadnych cięć. Niech sobie tutaj przeczyta. A, Skian Dup z mojej ojczyzny. Kiedyś miałem własny, bardzo podobny. Weź go, chłopcze. Tak, chłopcze, weź go. Nigdy nie wiadomo, kiedy przyda nam się nóż do masła. Dlatego właśnie nikt cię nie lubi. Dobra, to jedziemy z tematem. Czyli tak, my musimy tutaj pobrać to i wsadzić tutaj w takim razie. Zobaczymy, czy to zadziała. Tylko musimy zrobić to tak umiejętnie w miarę możliwości. Dobra, git. Nie, to nie tu. Pomyliłem drogi. Zdążyłem? Zdążyłem, nie. Nie zdążyłem. Teraz. Git. O, proszę. Pokrętło nam się otworzyło. Nieprzyjazne powitanie. Nie, no mi się podoba. Ale czad. Spójrz, po bokach są małe przejścia. Idealne dla chłopca. Świetnie. Ale za małe dla ojca. Idź, poradzę sobie. Git, fajnie. Kolejne tutaj fantastyczne sposoby. Ostrożnie, bracie. Ciebie Freja nie wskrzesi, jeśli coś cię tu przewołowi. Cicho, chłopcze. A, okej. Musimy poczekać, aż to się najdzie. Mniej więcej. Okej. No i gitara. No nie gadajcie, że ja mam tutaj to dotargać. Nic ważnego. Pamiętaj, po co tu jesteśmy. Dobrze. No, grube nawiązanie. Stworzono to w pustynnej krainie, bardzo daleko stąd. Żyją tam bogowie? Ależ oczywiście. Egipt? Wielu, wielu bogów. Skarabeusz? Dobrych czy złych? Nie da się ich tak łatwo podzielić. A skoro jest runa, to znaczy, że jest skrzynka. A my lubimy skrzynki. Więc rozpocznijmy zatem poszukiwania. Dobra, tu chyba nie ma.
Okej, jedyna możliwa droga, bo tak, stamtąd przyszliśmy, ja tam nie chcę już wchodzić. Tutaj to pewnie będzie... Nie, to tu się nie da. Pewnie tutaj będzie, otworzymy jak gdyby do tej hali głównej. Takie mam wrażenie. No, no i super. Łe! Łe! Co o tym myślisz, że będziesz mnie tak tutaj szarżował? Chyba w szoku jesteś. Wrogowie za tobą! Łe, ja ci dam. Co to był za atak runiczny? Jeszcze zobaczymy sobie... A nie, mocnego jeszcze nie mamy. Co ty tu myślisz? Jezu, tu są całe fale tych enemii. Jeszcze jeden! Ale powiem wam, że ten atak... Nie no, proszę cię, Kratos, litości. Powiem wam tylko... Co tak cię zdenerwowało w tym skarbcu? To nic ważnego. Wydawało się ważne. Zachowałem się impulsywnie. Nie zajmuj się moimi błędami. Rami, nie musisz się tak tłumaczyć. Może po prostu lubisz tłuc ceramikę? No nie, no bez jaj. Nie, to żarty ewidentnie. Uważaj! To są jaja, nie? Już widzieliście, to już chciałem wkładać, to musiałem się nadzieć na tego robala, no. I całe życie pod górkę. Dobra, jeszcze raz. Podejście numer 2? Nie. Tam musimy być, dobrze, to tylko się ustawię, żeby tylko się odwrócić. Teraz musimy trafić. Wyssane światło. I wkładamy je do baryły. Wiecie, zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Chcę, żebyś od teraz był ze mną szczery, dobrze? Nieważne, czy prawda będzie bolesna. Chcę wszystko wiedzieć. Ty nie znosisz bycia Bogiem, ale mnie się to podoba. Żebyś się tylko nie zachłysnął, Atreus. Dobra, słuchajcie, my musimy iść... No właśnie, nie wiemy, gdzie mamy iść, bo mamy dwie drogi. Dobra, pójdziemy tędy. Zobaczymy, co nam to da. A, i tu mamy skrzynkę, dobra. Z runami. O. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale ja to widziałem. O, właśnie. Literka C. Bieri. Dobra, czyli brakuje tylko Ny. Nie wiem, czy jej nie było w pierwszym skarbcu. No tak ledwo. Zaraz się tam przejdziemy w ogóle. A zróbmy to od razu, wiecie? Za pamięci. Bo w sumie to tam nic nie sprawdzaliśmy. O, a tu jeszcze proszę bardzo. X-peki. Wpadają. Wpada sreberko. I to lubimy. Dobra, tu na górze nic nie ma.
Kurczę, tutaj jest dużo tych niebieskich światełek i to może zmylić. Mam nadzieję, że uda się to znaleźć. No nie ma ewidentnie. Chyba, że z drugim... A to co to jest? Tu nie byliśmy jeszcze. A, i proszę, tutaj jest druga. Doświadczenie. Git, git, git. Takie niespodzianki to ja lubię. Tylko pytanie. Czy tu znajdziemy naszą literkę? Nie. Nie. No to ona musi gdzieś być tam po drodze. Pewnie będzie nam dane wrócić. Ja sobie odpuszczę tą drogę tutaj. Chociaż może wiecie co? Przejdziemy się i będziemy się oglądać teraz. Tu nic nie widzę. Nie, nie, nie. Tu będzie przejście teraz. Git. Czy tu coś jest? Nie. A, no i to się razem obraca, bo już to ustawiliśmy w ten sposób. I tu też nic nie ma. Dobra, wiecie co, moi drodzy? To po prostu lecimy z tematem. Tam byliśmy, to teraz idziemy... Stamtąd przyszliśmy, idziemy tu. Kolejne małe przejścia. Wiem. O, o, o. Proszę, jest nasze N. Widzicie, niepotrzebnie tam łaziliśmy w ogóle. Dobra. Tak jak wzięte, to się od razu wrócimy po tą skrzyneczkę. O, to będzie problematyczne. A nie, będzie spoko. Okej. To co, tylko nam chyba ten... jak to się nazywa? Co to był? Miodek, tak? Symbol serca. Pierwszy raz to widzę. Nie wiem, co to jest. Tu sobie zblokujemy na stałe. Dalej, wstawaj, bracie! Ściągnąłem topór, ale jestem głupi. To już wiemy, jak to się zakończy, jak dostaniemy gwoździe, ale dobrze, skończyliśmy tutaj. Przybiło nas do ścianki. Mówili, nie ściągaj topora. Czyli to taka szybka akcja jest generalnie. Dobra. Czyli my sobie idziemy teraz tutaj, tak, to sobie zatrzymamy. Nie wolno ściągać topora, pamiętajcie. Tu przejdziemy sobie w prawo, bo widzę, że jest przejście. Tu jest jakaś znajdźka. No podnieś, okej. A myślałem, że piły były straszne. No trochę nas przygwoździło. Przed chwilą. Spójrz, to wielkie wilki. Skol i Hati. W istocie, zwiastuni dnia i nocy. Ragnarok zacznie się, gdy złapią słońce i księżyc, tak? Tyr je znał? Nie wiem, ale musiał je lubić, skoro poświęcił im całą ścianę skarbca. No i co ja mam tu zrobić? To się nie łapie. To też nie. Jak podejdę do tego... To też się nic nie dzieje. No dobra. A, tutaj mamy przejście od razu. Okej, no to co? Ostatni segment chyba nam został. Nie masz z tego żadnej frajdy? Z bycia Bogiem? Nie ma frajdy. W niesamowitych miejscach? O nie, ja już widzę, co my musimy zrobić, widzowie. Może mama chciała, żebyśmy się rozerwali. Musimy wejść na górę. Wszystko, co przeżyliśmy, to prezent od niej. No ale to co? Ja nie wierzę w to, że on zeskoczy na dół. No to do dzieła! Z mory! Kombo-wombo. Dobrze. Przyjmować ciosy. Za tobą!
O, zleciał. Uważaj, nad tobą! Dobrze, udało się, super. Spójrz, to wichrołap. Gdzie jest wichrołap? Czekajcie, ale tu jest łańcuch. Jakby to strącić? Weźmy topór. Nie, tak to nie działa. Okej, ale widzicie, to jest nad nami teoretycznie, więc może da się coś wykombinować. Dobra, moi drodzy, a spróbujemy coś takiego. Ja wezmę to, przekażę stąd i dam to tutaj. No i widzicie. Sprytne. No. Dobra, to gitarka. To wtedy mamy uproszczone zadanie. Tylko pytanie, czy do tego, ale chyba będzie prosto w miarę. Powinniśmy dać radę. Czyli tak, nasz spot jest tam, czyli my wyciągamy stąd. Bierz to. Hop. Biegniemy. I cyk, voila. Udało się, pięknie. I mamy dźwignię, a to co? A, nie sięgniemy tam na razie, dobra, pokręćmy kółkiem. Ze złej strony staliśmy. Runa! Obniża się! Co się dzieje? Pułapka! Ojcze! Chłopcze, uciekaj stąd! Nic mi nie jest! Jak cię wydostać? Łańcuchy na ścianie! Ale widzę aż trzy! Co mam robić? Atreusie, skup się! Poradzisz sobie! Pośpiesz się, nie chcę sprawdzać, czy mogę utonąć. Dobra, myśl. Chaty to ten srebrny, ściga księżyc. Z kolei jest złoty i ściga słońce. Tu polują zdobyć, zacznie się rakieta. Ale kolejność jest zła. Dobrze! Księżyc będzie z lewej, słońce z prawej, a Midgard po środku. Ale którą dźwignię pociągnąć? Środek szybko! Lewa! Środek szybko! Muszę je ustawić. Księżyc z lewej, słońce z prawej, Midgard po środku. Łe, księżyc, dobra. Lewa. Księżyc lewej, słońce z prawej. Dobra. Środek szybko! Księżyc z lewej, słońce z prawej, Midgard po środku. Midgard. Lewa! Nie, co ja zrobiłem? Ale skasztaniłem. Lewa! Chyba to zepsułem, wiecie? Środek szybko! Księżyc, Midgard, słońce. Księżyc, dobra, teraz to. Pociągnij prawą! Środek. Szybciej, 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 szybciej. Prawa. Co, udało się? Udało się! O, cie panie, ledwo. Jednak nie mogę utonąć. Zawsze coś. Aha, bo Mimir był zanurzony. Nie zatrzymało się! Zaraz! Od czego jest ten łańcuch? Ojcze, nad tobą! No nie, kolejne zagadki. Chłopcze, musisz zatrzymać łańcuch! Jak? Nie, nie wiem! Czekaj, wiem co zrobię. Jej luz? To jedyny sposób! Nie działa! Przecież powinno! Ja.
Dobra, ja chcę wyjść. Wiem. Ocalił ci życie. Wykazałeś się sprytem. O nie, Atreus zgubił nóż od swojej matki. No nie. Jedyne, co mu po niej zostało. No dobra, ale moi drodzy, wiecie co, bo odcineczek już trochę trwa. Trochę zagadek dzisiaj rozwiązaliśmy. W następnym odcineczku będziemy dalej kontynuować, a to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę, suba, komentarz, co tam tylko żywnie wam się podoba. A ja życzę wam miłego dnia i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia już jutro. Hej!